Witamy w Trójce, w szkole, do której przychodzi się dla cudownej atmosfery, świetnej relacji uczeń-nauczyciel i dla tych cudownych wydarzeń, które odbywają się przez cały rok. Także co Was tu czeka? Chodźcie! Jeśli chcesz zostać wykwalifikowanym informatykiem, programistą i w sumie szczerze mówiąc nie wiem z czym to się wiąże, bo nigdy nie było to moją zajawką, ale może jest Twoją, to w tej klasie na pewno rozpoczniesz swoją przygodę z tym zagadnieniem. Klasa politechniczno-informatyczna, czyli rozszerzone godziny fizyki oraz matematyki. Prócz tego uczymy się programowania, tworzenia stron www, ale i też korzystamy z drukarki 3D. Jeśli chcesz zostać lekarzem i w ten sposób ratować ludzkie życie, to jest klasa dla Ciebie. W klasie medycznej rozszerzamy przedmioty takie jak biologia i chemia. W późniejszych latach przedmiotami uzupełniającymi jest fizyka medyczna i debaty oksfordzkie. Witam Was w Zielonej Pracowni, klasie, która no, może wyglądać na trochę straszną, ponieważ pełno jest tu kości, oczu, serc, ale wiedza czasem bywa straszną, ale gdy się posiądzie, stanowi niesamowitą moc. Klasa przyrodnicza. Klasa z rozszerzonymi godzinami biologii i chemii. A jakby tego było mało, od drugiej klasy na dobitkę dochodzi jeszcze matematyka. Witam w bibliotece, miejscu, gdzie każdy humanista chętnie gości. A co w klasie humanistycznej Was czeka, to powiem Wam Milena. Klasa humanistyczna rozszerza przedmioty takie jak polski i historia, a w przyszłości przedmiotem uzupełniającym jest wiedza o państwie i prawie. Jedna z niewielu klas, w której można poczuć się większym od Azji, Ameryki Północnej, a nawet całego świata, drodzy Państwo, sala geograficzna. Klasa europejska o rozszerzonych godzinach geografii czy też WOS-u. Potem dochodzi jeszcze matematyka w zadaniach, ale to też jest przyjemne. Trójka jest to szkoła, w której każdy znajdzie miejsce dla siebie. Jest to miejsce spotkań z przyjaciółmi, z rówieśnikami, z nauką, z pasjami. Po prostu tu każdy odnajdzie siebie.